Krystyna Dąbrowska, Spowiedź. Trzy z nas w roli księży. Długa przerwa po WF-ie, przebieralnia. Dziewczyny tłoczą się w kolejce. Zgrzane pogrzew kosza w dwa ognie. Przekrzykują się, licytują, która ma więcej na sumieniu. Krzesła to konfesjonały. Klękamy przy oparciu. Wpadają chłopcy z sąsiedniej przebieralni, za nimi dzieciaki z innych klas. Szał w całej podstawówce. Gorączkowe zmyślanie wyznań zamiast wyznawania zmyśleń, kłamstw, win obcemu człowiekowi za kratą ciemnej budki. Pokuta? Rozgryźć gorzkie owoce jarzębiny. Kilka garść to zależy jak ciężki grzech, jak żywe bujdy o występkach. Wyklute z gadania dorosłych, ze śmiechu, z inwazji obrazów podczas lekcyjnej śpiączki, z lęku, kiedy budzisz się w nocy i patrzysz w niebo między blokami. Ile było takich dni? Na boisku sprint, w sali gimnastycznej rzut piłką lekarską, a za ścianą wyścig na historię, improwizowane lub kunsztownie ułożone wcześniej. Nakryli nas. Skończyło się apelem, naganą dyrektorki. Ksiądz katecheta grzmiał: będziecie się spowiadać z tej spowiedzi.